Słowo Boże mówi w Ewangelii Marka, rozdziale 13, wersecie 13: i będziecie znienawidzeni przez wszystkich ludzi dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Ten fragment jest często źle rozumiany i nadużywany, aby twierdzić, że indywidualne zbawienie z piekła należy interpretować jako zależne od wytrwałości wierze wykazanej przez ich dobre uczynki i ciągłe posłuszeństwo. Jednak staje się jasne w kontekście, gdy analizujemy ten fragment jako całość, że dotyczy on cielesnego, fizycznego wyzwolenia od śmierci, zachowania życia własnego jako zdobycz, a nie duchowego zbawienia od piekła. Powiem, że fragment ten dotyczy fizycznego wyzwolenia od śmierci jako takiego uratowania swojego życia jako zdobycz, a nie duchowego zbawienia od piekła. Spójrz na werset 12 Marka 13:12. Teraz brat zdradzi brata. Na jaką śmierć? Na śmierć fizyczną. Ojciec, syn i dzieci powstaną przeciwko swoim rodzicom i jeden z nich spowoduje ich ponowną fizyczną śmierć. Ponownie fizyczną śmierć. Aby jeszcze bardziej uzasadnić tę interpretację, spójrz na werset 20. I przyjmij, że Pan skrócił te dni, aby żadne ciało nie było zatracone. To znaczy, gdyby nie skrócił tych dni, to żadne ciało nie byłoby zbawione. Żadne ciało nie byłoby zbawione, gdyby Pan nie skrócił tych dni. I zwróć uwagę, co ciało ratuje, tak? Czyli powinno być cielesne uratowanie w tym fragmencie widziane. Zbawienie, zbawione fizyczne wyzwolenie od śmierci, a nie duchowe zbawienie z piekła. I czytajmy dalej, ale ze względu na wybranych, których wybrał, skrócił dni. Tak, ze względu na wierzących, którzy fizycznie zniosą ucisk tego czasu, zostaną uratowani lub wybawieni za pomocą zabrania na koniec siedmioletniego ucisku na spotkaniu z Panem. Bo kto wytrwa do końca, spotka się osobiście z Panem Jezusem, o czym czytamy m.in. w Rzymian 10:9. Resztka żydowska spotka się z Jezusem na koniec siedmioletniego ucisku. I w owych dniach, po tym ucisku, słońce się zaćmi, księżyc nie da swego światła i gwiazdy niebieskie spadną i moce, które są w niebie, zostaną wstrząśnięte, a potem po tym ucisku ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach z wielką mocą i chwałą. A potem widzimy, że jest już nowe przymierze po tej chwili. Więc gdy Pan Jezus przyjdzie na ziemię, spotkają się z Nim. Więc to jest jednoznaczne. Ważne, żeby to zauważyć, że tutaj chodzi o fizyczne wybawienie w Mateusza i w Marka. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, to znaczy zachowany fizycznie do końca siedmioletniego ucisku w całości i zdrowiu. Nie chodzi o zbawienie z uczynków, nie chodzi o zbawienie od piekła w tym fragmencie. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.